Michniów. To właśnie tutaj 12 i 13 lipca roku 1943 żołnierze niemieccy wymordowali ponad 200 osób. Wieś doszczętnie spalono. Akt był odwetem zbrodni za pomoc udzielaną przez miejscową ludność oddziałom partyzanckim oraz przynależność do szeregów Armii Krajowej. O tragicznych wydarzeniach ma przypominać powstające Muzeum Martyrologii Wsi Polskich. Jesteśmy w sali, która nazywa się Salą Ciszy, ale tu w tym miejscu chciałoby się wykrzyczeć, oglądając ekspozycję tego muzeum, dlaczego w czasie II wojny światowej tyle zbrodni dokonanych zostało na nas Polakach. Wygląd oraz prezentowane multimedia mauzoleum nawiązują do tragicznych losów Polaków w okresie II wojny światowej. Świat powinien wiedzieć, ile nas Polaków kosztowało prawo do miejsca, swojego miejsca na ziemi. Z realizacją przygotowywanego mauzoleum zapoznał się wicepremier, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotr Gliński. W czasie II wojny światowej okupant niemiecki spacyfikował, zniszczył 817 polskich wsi. W czasie wojny zginęło grubo ponad 1 000 000 mieszkańców polskich wsi. A Michniów jest symbolem tej martyrologii i tej eksterminacji. Budynek ma postać domu, chaty składającego się z otwartych i zamkniętych segmentów. Na zewnątrz ustawiono 4-metrowe krzyże. Dzięki polskiej wsi Polska przetrwała. Pamięć, która jest zinstytucjonalizowana, musi być przenoszona w sposób właśnie instytucjonalny, nowoczesny, w sposób zrozumiały i komunikatywny. Całkowita wartość inwestycji to 41 milionów złotych, z czego ponad 17 to dotacje z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Otwarcie mauzoleum planowane jest na 12 lipca.